Także już jest, już kapie, już leci nasza piękna woda. Super soczek, super na oczyszczenie organizmu. Także mamy sezon. Witam, znowu zaczyna się sezon na sok z brzozy. W tym roku troszeczkę inną metodę sobie opracowałem, bo mi ktoś kranik zakosił w tamtym roku. Mniejsza z tym. Dobrze, teraz mamy trzy takie wężyki wziąłem. To jest wężyk chyba koło 8 będzie, bo ja tu brałem 9. Tutaj, ale możecie popatrzeć, bo te wężyki są we wszystkich takich różnych sklepach właśnie można dostać. Tutaj sobie nawiercamy kawałeczek, ja tą 9 tutaj robiłem. Raz, dwa i trzy zrobiłem. Tak mi lepiej fajnie schodzi sok. Widzicie, 22 godziny temu mam wymienić dokładnie butelkę. No i mamy praktycznie 5 litrów. No, muszę co 22 godziny, bo jak przyszedłem 24 godziny po, no to już było pełne, już przebierało. No to także szkoda, nie? Żeby się wylewało. Także sezon w tym roku można powiedzieć, że jest otwarty. Można zacząć pić, oczyszczać ciało po zimowych toksynach, żeby wszystko fajnie zeszło, bo to głównie do tego chodzi, żeby nasze ciało oczyścić z toksyn. Także smacznego życzę. Pozdrawiam. Tutaj jeszcze chciałem wam pokazać dziura z tamtego roku. Jak widzicie, ona, no może coś będzie widać. Ktoś nie umie, o, widać. Te fajnie już korą wszystko zarasta. Także praktycznie już w sumie jest nawet zarośnięte, bo z tego już nic nie kapie. Także drzewo tak fajnie sobie te wszystkie dziurki, jeżeli jakieś zrobimy, i to była dość duża dziurka, bo to z takiego kurka było tutaj wsadzone, to fajnie wszystko zarasta i tych dziurek po prostu nigdy niczym nie zaklejam, bo to mogą tam być różnego rodzaju jakieś grzybnie, mogą być różnego rodzaju inne rzeczy. Jeżeli to zakleimy nawet jakąś gliną czy czymś, jakimś korkiem, no to po prostu zamykamy wtedy te pleśnie w środku w tym drzewie, a tak te drzewo z resztą soku może to jeszcze wypłukać wszystko i ono po prostu same zarasta, tak jak nasze rany. Jeżeli byśmy wzięli i się skaleczyli i teraz wzięlibyśmy jakąś cokolwiek, coś położyli bez dezynfekcji na to i tak dalej, to co nam się stanie? Też nam się ta rana zaogni, że tak powiem, dostaniemy zapalenia, ropa i tak dalej, ponieważ tam są ciała obce w środku, dlatego nigdy tego nie zamykamy. Zostawiamy to otwarte, drzewo sobie same z tym poradzi. Sok przestanie i tak kapać później po tym, także tutaj się temu drzewu nic nie stanie, jeżeli zostawimy to otwarte. Także pamiętajcie sobie o tym, żeby nie robić błędów i tego nie zaklejać czymś, bo tego się nie powinno zaklejać. Rana taka zaklejona czystym plastrem też się zaślimaczy i też będzie problem z tym później. Także tyle, miłego sezonu zbierania sobie soku z brzozy i pozdrawiam.